Czyli tutaj my jesteśmy chyba gdzieś tutaj. A to zorganizowana akcja jakaś z tymi kwitami? Grupa, tak? Tak? Aha, no właśnie, bo to się... Ciągnie. Niekończąca się historia, nie? Jeszcze idzie, kwiatę dalej. Ora, Juśku, no elegancko. Widziałam, bo oglądam Państwa na internecie. A, bardzo nam miło. Bardzo nam miło. No to jak coś, to zapraszamy. Także jesteście przeze mnie na bieżąco obserwowani. Dobra. Wszystkie spacerki i wszystko. Miłego dnia. Piotrusia to już znacie, polubiliście fantastycznie, bo naprawdę super gość i bardzo, bardzo nam miło. A to jest leśna bombonierka, czyli Janka, żona Piotrusia i dziewczynki, córki Piotrka. Hejo, hejo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. No właśnie, skąd? Gdzie tych aparatów wywiało tym razem? No właśnie. Kochani, no tak, pierwszy raz tutaj jesteśmy. Zaraz wam wszystko powiemy, opowiemy co i jak. No ale wiecie doskonale, że pierwszą sobotę zawsze każdego miesiąca mamy wolną. W tym czasie jest Bytom też, więc my na Bytom nie jeździmy. Więc jeżeli nadarzyła się tylko okazja, że w sobotę... No właśnie, coś się pojawiło. Coś się pojawiło nowego. No to i my. Niedaleko. Tium! I niedaleko. No to my, no... Oczywiście. Spakowani od razu byliśmy. Kochani, okazało się, że W Skoczowie. W Skoczowie dzisiaj jest organizowany pierwszy w tym roku pchli targ. No to my... Przyjechaliśmy, nie mamy daleko, mam chyba z 25 km. Daleko, w Skoczowie nigdy nie byliśmy. Bardzo fajne miasteczko podobno, bardzo kameralny tutaj ryneczek. No i też taki kameralny pchli targ nam się chyba szykuje, bo naprawdę jest godzinka. Tam z ślechowi zegar. No, ale mamy swoją. 5 po 7. Tą zegarynkę. 5 po 7, kochani, no. Troszeczkę ruchu się zrobiło, zaraz wam pokażę dookoła, przejrzymy jak to wygląda. Ale jeszcze no ludzie dochodzą. Jesteśmy nie? ciekawi, jesteśmy ciekawi, mamy małe obawy, ale co dzień przyniesie? Zobaczymy. Będziemy na podsumowaniu wiedzieć, czy się opłacało, czy się nie opłacało w ogóle. Tutaj też są opłaty, powiemy wam co i jak. Zaraz pokażemy wam jak się rozstawiliśmy, jak to wygląda, bo dzisiaj to no metrów mamy. Jak nas skasują dyrka, to jeszcze się. Zaraz zobaczycie. No też małą głupotę zrobiliśmy, ale to za chwileczkę. Jak to my? W sumie. Jeszcze do tyłu. To jest nasz straganik, kochani, na pchlim targu w Skoczowie. No i zerknijcie, od razu wam powiem, jeżeli chodzi o tę głupotę, no to spakowaliśmy się tak jak do Mikołowa. Do Mikołowa właśnie, w te takie lepsze rzeczy. Natomiast i tak musimy się wypakować z powrotem, dokładnie. Bo jutro... Jutro ma podobno padać, więc musimy zabrać namiot. Musimy wpakować namiot, więc... No ale zobaczcie sobie, co my zabraliśmy tutaj ciekawego do Skoczowa. W zasadzie to samo co. W Tychach mieliśmy, prawda Edytko? Tak. Teraz właśnie jeździmy z tymi rzeczami troszeczkę nowszymi, innymi. Także zobaczymy. I zobaczymy. Ja to sama. Zobaczymy. Także tu. Zabraliśmy też właśnie małe modelarze tutaj. O, i troszeczkę biżuterii tylko Edytka wzięła, zobaczcie sobie tutaj. Dla urozmaicenia. Tak jest, dla urozmaicenia. No i
tak to wygląda naprawdę. Metrów mamy, a metrów. Zobaczymy, jak to będzie z płatnościami. No a teraz pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda ryneczek w Skoczowie. No to odwracamy się. Zaczynając od naszego stoiska, przechodzimy dalej. Bardzo ładny ryneczek, malutki, fajny. Tu jest na środku fontanna. Tutaj jest Urząd Miasta. I już jesteśmy. A dla zainteresowanych jeszcze zobaczcie. Plakat Plitarg Skoczów. I rozpiska na cały rok. 4 maja dziś i potem 1 czerwca, 6 lipca, do października, tak jest. Bardzo fajnie, jak ktoś chce, to zapraszamy, oczywiście tu jest regulamin. No i o, zobaczcie, zdjęcie ryneczku, gdzie można się rozstawiać. Czyli tutaj my jesteśmy chyba gdzieś tutaj. Tak można się rozstawiać, fajnie. No i zobaczymy, czekamy na pierwszych klientów. Nie patrz tak na mnie. No, 8:30. No i? Nic. Niedługo oficjalnie otwieramy. I zamykamy. No, zobaczymy, jak to dzień przyniesie. Zobaczymy. Pora Juśku! O! Kogo to? To ci nie spodziewa. A tu nas to nie widzieli chyba. Parę dni temu. Co wy tu robicie? No ja. A skąd wiedzieliście, że będziemy? Nie wiedzieliście. Nie wiedzieliście. Cześć. Tak, tak. A to ci... A ten, Janeczkę znacie, żonę właśnie tego? Nie, tak a, to jest właśnie ten, Janka, żona Piotrusia. No. Dzień dobry. Cała familia. Dlatego wiedzieliśmy, że jest tak. Tak. A jutro jest gdzie? Nie, jutro też jedziemy. Tak. Elegancko. Że jest i się tylko przyszedł. Kurczę, jest. Mogę ujrzeć. To mnie. Kasy zarabiamy. No, a nie, co to my tutaj marzniemy. Piotrek to jest gruba ryba już. Tak?
Nie rozmawialiśmy na jednej lamy. Gdzie będą tańczyć? No, a to tak o. Generalnie to bardzo patrzymy. Nie. Da się to gorąco jest. Ciepło jest. Każdy szli do tego. Ja w aucie jechałam. Ja. To też jest no. Tak, nie? Wy jak stoicie, to zupełnie inaczej. Tak. Troszkę, tak. To będzie przewieje i też. Kochani, otwórzmy ten pchlitark, już nie mówimy targ starości, bo to rzeczywiście pchlitark, tak jest też przecież napisane na plakatach. No i rzeczywiście jest taki kameralny, ale bardzo przyjemnie tutaj, zaraz wam wszystko jeszcze opowiem. Na razie, godzinka? No dziewiąta. Dziewiąta, na wieżyczce będzie widać? Będzie. Powinno być, czyli oficjalnie pchlitark tutaj w Skoczowie uważamy za otwarty. No i troszeczkę więcej się dzieje od razu. Troszeczkę więcej się dzieje. Za chwileczkę będziemy mieć dla Was niespodziankę, bo przedstawimy Wam kogoś tutaj. A na razie to zobaczcie, jak wygląda właśnie pchlitark w Skoczowie na godzinę dziewiątą. O, tak z zalady Wam pokażę. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Coraz więcej mieszkańców przychodzi. No i właśnie chciałem Wam powiedzieć, że poza kilkoma osobami, które jeżdżą na targi staroci przeróżne i mijamy się w przeróżnych miastach. Sporo tutaj jest osób, mieszkańców Skoczowa, którzy sobie przyszli, tak jak są dzieci, słuchajcie, zobaczcie, przynieśli swoje zabawki czy jakieś ubranka. To jest wszystko fajnie wyeksponowane na takich stojaczkach. No pięknie to wygląda, fajnie, zarabiają sobie dzieciaczki. Tutaj z całą rodzinką przyszli, bardzo pozdrawiamy i sympatyczni i kibicują dzieciom, żeby sobie coś sprzedały ze swoich rzeczy. Także tak to wygląda na godzinę dziewiątą. Bardzo fajnie, sympatycznie, ma potencjał pchlitark w Skoczowie. No i jak macie ochotę, to zapraszamy. Kolejny będzie 1 czerwca. No i my też pewnie będziemy. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Na pewno z innym asortymentem. Tak. już wiemy. Już wiemy. Tak jest, wy też się domyślacie, że te rzeczy to tak słabo schodzą. Te takie droższe troszeczkę i w ogóle, ale myślimy, że jak... Czekajcie! O. Ale myślimy, że jak przyjedziemy z bananówkami, wszystko po piątaku, czy wszystko po 10, no to powinno być dużo lepiej. Tak, myślę, nie? Że tak, pewnie. No. Na razie nie narzekamy, bo to dla nas też fajny dzień, coś nowego, nowość i w ogóle jesteśmy sami ciekawi tutaj tego wszystkiego, więc cieszymy się naprawdę z każdą minutką spędzoną tutaj. No i co? Dzień idziemy. Dobry. Dzień dobry. Taki talerzyk, no. I taką filiżankę. Nie, mamy tylko to. Tu z Iwonki to mamy chyba tutaj takie rzeczy. Tu właśnie też mam nawet, wie pani co, no do cukiernicy, gdyby komuś się zbiła, no, czy coś. No, tak szukam. Szuka pani. No to niech pani znajdzie. Trzymamy kciuki. Bo jak to mówią, kto szuka, ten znajdzie. Nie zawsze od razu. No dokładnie, ale to jest jakiś cel. Też. Także tak to wygląda. Naprawdę przesympatyczni ludzie tutaj, uśmiechnięci, życzliwi. No fajnie, bardzo fajnie. No. Żeby to słoneczko trochę wyszło. Cierpliwości. Cierpliwości, prawda? No. A teraz idziemy wam kogoś przedstawić. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Kochani, dochodzi godzina 10 i zobaczcie, jak się ruszyło tutaj. Bardzo fajnie, cieplutko, słoneczko wyszło. Kompletnie inna temperatura, już teraz można naprawdę się rozpinać. Ale też zobaczcie, jaka frekwencja się poprawiła. No i super, oby coś się udało sprzedać. Trzymajcie kciuki, no i patrzcie, jak nam idzie. No, tak było właśnie, miało być. Prognozy były takie, no, chociaż chłodno było, nie? Rano. Ale nawet było, ale tak rzeźko było właśnie. O, rzeźko, to słowo klucz. Tak. Rzeźko. Rzeźko. Ale no jakie śliczne. No tak, było, tak. Nie, fajnie, taka to zorganizowana akcja jakaś z tymi kilkami? Tak.
Grupa, tak? Tak, tak. Aha, no właśnie, bo to się ciągnie, ciągnie. Niekończąca się historia, nie? Jeszcze idzie, kiedy? Ora, Juśku, no elegancko. Pięknie, a to ma swój urok też, nie? Te tria na przykład. Oje, oje, oje. To co? No. Może coś pani znajdzie. Chyba się wszyscy stęsklili troszeczkę za targiem Staroci tutaj, nie? Za tym targiem. No to jest taki fajny kameralny ten rynek, taki fajny. Kurczę, uśmiechnięci. No tak, a my tu pierwszy raz. A skąd pani jest? Ze Szczybia. A, to przecież, jak pani rzuci kamieniem, to w łeb dostanę. Dokładnie. No. Fajnie, fajnie, sympatycznie. Też właśnie nie wiedzieliśmy, ale jak tylko się dowiedzieliśmy, to przyjechaliśmy, bo naprawdę fajnie. Pogoda dzisiaj jeszcze dobrze, no właśnie, nie? Pięknie. O kurczę. Jest uralowe? Tak. Jaka cena tej paczki? Tak? 80 zł. Zobaczmy, co to jest. Zobacz, W komplecie mam, 130 zł w komplecie, w całości. Dobrze mówię, Marta. A tu są rękawiczki, zobaczcie, całkiem nowe. Co może mieć? Masz? Taka wycieczka, można się dowiedzieć, jedzie ci też się dowiedzą troszeczkę, tak, się tak, poopowiada, dokładnie. Zobaczy. Tak, no. Się wybierało. No. A już odbierz. Zaraz odbiorę. No właśnie, tam pięć. Tylko ja nie znam pana numeru. A bo było jajca, by się pan zadzwoniło. Co? Będziemy was szukać. Bo syn jest zainteresowany tym uranowym, ale nie chce mu dać ciemno. Rozumiem, rozumiem. 4 sztuki, nie 15, 4 sztuki. Jak ktoś to możemy poświęcić, żeby państwo zobaczyli, jak nie. Widziałam, bo oglądam państwa na internecie. A, bardzo nam miło. Bardzo nam miło. No to jak coś, to zapraszamy. Także jesteście przeze mnie na bieżąco obserwowani. Dobra. Wszystkie spacerki i wszystko. Miłego dnia. I co? Lepiej widać z góry? Chyba lepiej. Mama jest tutaj, no ale zobacz, mama tutaj jest na klientów, wiesz, zobacz. To super, to super. A my chwileczkę się pobujamy, zobacz. Słoneczko piękne, masz okularki przeciwsłoneczne. Cieplutko jest, prawda? No, jest cieplunio? Jest cieplutko. Patrzymy. No i co tam ciekawego? Potem porysujemy razem jeszcze? Ja lubię z tobą rysować. Co? Ja z tobą lubię rysować. To sztuka? Nie. To całość. Tak, tak. Co to jest? To są te koziołki do sztuczki właśnie. Tak tutaj są. A, tak się tego... Dokładnie. Tak, nie, odwrotnie. Tak.
tak. Aha, oparte, tak, rozumiem, tak, do stołu. Tak, tak, tak. Rozumiem. Tak, tak. A tutaj komplet właśnie jeszcze przez 250. Haps, haps, haps. Uwaga, hapsaj! I siedzimy. Czekaj, wujek weźmie kredki i co będziemy rysować tutaj, kolorować. Tutaj mamy takie zajęcia edukacyjne troszeczkę. O, może krówkę? O, masz brązowy właśnie akurat. No, ale języczek to zrobimy czerwony. Nie, patrz, czerwony język zrobimy. O, zobacz. A oczka zrób może zielone albo niebieskie. Zobacz, tu masz zielony. Oczka zielone zrobimy. Robimy zielone oczka? No, zrób zielone oczka. No. A ten, tego ci przytrzymam, czekaj. Tego ci przytrzymam. O, ale pięknie. No, teraz jaki kolor? A, teraz ja, dobra. A ty weź sobie coś innego. Pytałam nawet, jak chcesz, to sama hops. I hops. O, wujek tutaj weźmie i popatrzy. Wyje to dziecko. Obydwa są? Ten 50, a ten 35. O, dzieciątko się zgubiło? Nie. Tam będzie w pani też miał jakiś kawałek. O, o. Jakieś dzieciątko się zagubiło. O, Rajuśku. Co, rysujemy, tak? Pięknie. Wujek tu musi spoglądać sobie tutaj. A ciocia patrzy z zazdrością, że my się bawimy fajnie. Nie? Zawsze sobie wynajdzie zabawę. A jak? To wyrzucimy, tak, wyrzucimy. Letniczka. Edytka. Jak jestem przygotowana? Jeszcze nie tak dawno, ale zimno, ale zimno. No właśnie. A proszę w aucie, sandałki, krótkie spodenki. Okularki. Normalnie turystka. Edytka, godzinka. Za 10.11. Za 10.11 ten 5 minutek, o, spieszy chyba. Tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o ryneczek. Bardzo fajnie. Cały czas ktoś przychodzi, ktoś się dopytuje. No, Edytka, o, ho, ho. No teraz to siok, siok. No i cały czas sporo osób jest, słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie tutaj jest. Polecamy oczywiście Skoczów, nie tylko jako targ staroci, tutaj Pchli Targ, tak jak wam pokazaliśmy, ale też odwiedzić miasteczko, przesympatyczni ludzie. Tutaj też bardzo, bardzo fajna pani, która zbierała opłaty. Pozdrawiamy. Oczywiście i też obiecaliśmy, że zrobimy wszystko, aby Pchli Targ w Skoczowie no się rozkręcił. Rozrósł się tak, żeby tutaj też przyjeżdżali ludzie, turyści, klienci, no i sprzedający, prawda? Oczywiście, także polecamy. Bo my chyba tego 1 czerwca się też wybieramy. Chyba ale... tak.
wykorzystam okazję i kochani pokażę wam, jak wygląda w całości ten ryneczek. Może wyciągnę was troszeczkę wyżej, zobaczycie to z góry. Hops, hops, hops. Kwadratowo, grubo, 9 m. Jest naprawdę bardzo fajny, malutki ryneczek, kameralny taki, jak i ten Pchli Targ. Coś fajnego. Bardzo dużo tutaj, mówię, wystawców stąd, ze Skoczowa. I sobie idziemy. Tu już nasz straganik, maszyna stoi, Edytka. Hejo! Hejo! A ja zabieram was właśnie. Czekajcie, żebyście coś widzieli tutaj. Powolutku. O. Z tej strony tak to wygląda. Taki kwadracik, nieduży, ale pójdziemy jeszcze tam. O, jesteśmy już po drugiej stronie. Bardzo fajne takie wąskie uliczki, jak to przy rynkach zazwyczaj. Wejdziemy sobie tędy. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda, naprawdę cudnie. I pędzimy prosto na nasz straganik. Zobaczycie raz jeszcze, jak jesteśmy rozłożeni, rozstawieni. 4 stoły. O. Całą rodzinkę. Kochani, no mówiłem, że idziemy w gościnę, ale za daleko mamy w sumie, bo dopiero teraz doszedłem, jest godzina 12, a po sąsiedzku zobaczcie, kogo mamy. Piotrusia to już znacie, polubiliście fantastycznie, bo naprawdę super gość i bardzo, bardzo nam miło. A to jest leśna bombonierka, czyli Janka, żona Piotrusia i dziewczynki, córki Piotrka. Hejo! Abo ahoj! Także kochani, jeżeli lubicie... lubicie naturę, jeżeli lubicie podróże, zwiedzanie, lubicie historię, albo na przykład, Janka, bajki po czesku. No, czesku. Na przykład, to zapraszamy. Leśna Bombonierka, polecamy kanał Janki, naprawdę bardzo fajny. Mamy nadzieję, że się szybko rozwinie. Dacie tam też znak od aparatów, że jesteście. Polecamy raz jeszcze Leśna Bombonierka. No i fajnie, bo mogliśmy się pierwszy raz dzisiaj zobaczyć, spotkać. Dziewczynki miały przyjechać do Jastrzębia, no ale było zimno, wtedy padało, więc dobrze, że zrezygnowały, ale myślę, że następny Targ Staroci w Jastrzębiu, no to już będziemy też większą rodziną, co nie? Także raz jeszcze polecamy i oczywiście Piotka też pozdrawiamy. Edytko, która godzina? Pół do pierwszej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kochani, pół do pierwszej, zaczynamy się pakować z powrotem. Dookoła też wszyscy powolutku się pakują, więc wystarczy tego. A jeżeli chodzi o wrażenia, no to za chwileczkę wam wszystko opowiemy. A jest chyba co opowiadać. No i koniec. No i koniec, kochani. Koniec Pchlego Targu w Skoczowie. A jest godzinka? Jest godzinka 15 po pierwszej. 15 po pierwszej, zaraz się odwrócimy. Albo teraz się odwrócimy. Chodźcie, zobaczcie. Siu. Jak to hops, wygląda hops. Teraz? Hops, hops! Jak to wygląda? O, może wyżej troszeczkę. I wracajcie do nas, i wracajcie do nas, bo mamy, no, sporo bardzo pozytywnych odczuć i w ogóle. Słuchajcie, no przypadkowo tutaj trafiliśmy. Piotrek nam wspomniał, że w Skoczowie akurat dzisiaj będzie pierwszy Targ Staroci, inauguracja, a że pierwszą sobotę każdego miesiąca mamy zawsze wolną. Dokładnie. I nie wiemy, co ze sobą robić, no to od razu, już nas nosi. Od razu pomyśleliśmy sobie, jedziemy, no wiecie, że zamiast siedzieć w domu, my wolimy czas spędzać właśnie w taki sposób, na Targach Staroci. Brakowało nam pierwszej soboty, więc myślimy, że przez jakiś czas, tak jak widzieliście,
skoczów, to będzie pierwsza nasza sobota taka targowa. Tak nam się wydaje, bo teraz będzie 1 czerwca, też będziemy pewnie troszkę z innym asortymentem, bo tutaj bardziej chyba tańsze rzeczy się sprzedają, bardziej są chodliwe. Zresztą tutaj sporo osób właśnie wychodziło z domu. To, co im niepotrzebne, zalegało po prostu, no to wystawili, no i super sprawa. Bardzo fajnie to jest. O to w tym wszystkim chodzi też, nie? Te pchlatargi właśnie na tym polegają. No my na początku byliśmy troszeczkę, no, bardzo zaniepokojeni, bardzo, no, nieufni, bo było zimno, było ciemno. No, tak, trochę wystawców było, ale pomyślałem sobie, jejku, taki malutki ryneczek, ojejku, nikt nie przychodzi. Dopiero zaczęło się gdzieś koło dziewiątej, tak jak oficjalnie otwieramy Targi Staroci, no i zaczęło się dziać, a jak się już zaczęło, no to widzieliście chyba na tym timelapsie, na przebitkach, naprawdę bardzo, bardzo fajnie, jesteśmy mega pozytywnie zaskoczeni, no i cieszymy się, że wybraliśmy się dzisiaj właśnie do Skoczowa, więc jeżeli ktoś jest ze Skoczowa albo okolic, no to zapraszamy, kolejny Targ Staroci 1 czerwca. I polecamy oczywiście, bardzo sympatyczne miejsce, super, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo fajne miejsce, naprawdę polecamy Skoczów, jak zawsze zresztą, tam gdzie jeździmy, tam gdzie jesteśmy, staramy się wspierać, pomagać i promować te miejsca, jeżeli no warte są promowania, więc na pewno Skoczów jest jednym z tych miejsc, gdzie warto przyjechać na Targ Staroci, na Pchli Targ. No i co, kochani, tyle będzie chyba, co? Tyle, jedziemy się przepakować. Jutro Targ Staroci w Mikołowie. Musimy się wypakować, namiot zapakować, bo nie będzie tak... kolorowo, cieplutko, podobno ma słonecznie padać. Bierzemy namiot, no ale myślę, że też nie będzie źle. Mikołów bardzo lubimy, więc tak będzie super. Kochani, oczywiście Wam dziękujemy za poświęcony czas, za te łapeczki, subskrypcje, lajki. Łapeczki, lajki to samo. Komentarze. Trzymajcie się w zdrowiu i oczywiście do następnego. A w piątek, piąteczek, piątunio. Pamiętajcie o live'ie. Zapraszamy. Godzinka góra 6. Weekendowo. Wiadomo.